Cześć, witajcie, to jest kolejny Kwagrans, mamy dzisiaj piątek 13 i to chyba jest główny powód, dla którego po raz... Setny to nagrywamy wszystko. Tak, kilka prób już było, no ale w końcu mam nadzieję, że nam się uda. My, czyli ja, Kuba i Tomek, czyli Tomek, gramy dzisiaj w Papitor. Nad tym też już dyskusje trwały, jak ta gra się nazywa, jak tę nazwę się wymawia, ale mniejsza z tym. Liczy się to, co jest w grze, moi drodzy, a w grze jest naprawdę ciekawie. Gramy w wersję demonstracyjną, którą możecie pobrać za pośrednictwem PlayStation Network. Ona tam sobie wisi i oczywiście nic to nie kosztuje, aby spróbować gry na własnej skórze. My gramy w dwójkę, natomiast można też grać w jedną pojedynkę. No i zobaczymy, jak to wszystko wygląda. Naprawdę na pierwszy rzut oka Papitor robi ogromne wrażenie, bo jest naprawdę piękną i urodziwą grą, przynajmniej w mojej opinii, nie wiem jak w twojej. No wygląda bardzo bajkowo, jest chyba sprofilowana pod takiego młodszego gracza, ale ja jestem już nie młody gracz, a też chyba się nawet nieźle bawiłem. No właśnie, na pewno już usłyszeliście, że po polsku jest ta gra, to poniekąd na pewno wiąże się z tym, co mówił Tomek, że chyba takim targetem głównym dla Papitora jest bardzo młoda młodzież. No i poza tym Sony ma bardzo fajną politykę, jeśli chodzi o polonizację gier, bo właściwie wszystkie te gry przeznaczone dla młodszych użytkowników są polonizowane. No polonizacja robi bardzo dobre wrażenie, przynajmniej na mnie. Znów podkreślam, że to jest moja opinia, nie Tomka. No ja też muszę się tutaj jakby powiedzieć, że jest bardzo w porze, ale... Weź ten cukier jakoś z nim tam zadziałaj. Coś mogę tam... tylko z twojego głowy... A, mogę. Mówiłem, okay. Bo on się trząsł. No właśnie, moi drodzy, jaki jest tutaj podział obowiązków? Znaczy... Ja mogę wszystko, bo fruwam po całej mapie i nie jestem ograniczony przez żadne tekstury, mogę sobie przelatywać przez wszystko. I Tomek jest tym kotem magicznym. Tym takim zielonym czymś, tak? Tak, a ja jestem tym gościem, któremu Tomek właśnie teraz zabierze głowę. Dawaj! No dawaj! No nie wiem, czy mogę. Mogę. Oddawaj. No i teraz wszystko zależy ode mnie. A ja mam drugą w kieszeni. No właśnie, z tymi głowami też jest taki myk, który my już poznaliśmy. Jesteśmy chyba dopiero na początku gry, nie wiem, tak mi się wydaje, bo na początku tego dema był samouczek, więc to pewnie i początek gry. Natomiast więcej szczegółów na temat Papitora znajdziecie w recenzji Mateusza, który ocenił tę grę bardzo wysoko. Ja tę recenzję tak po łebkach trochę przeczytałem, mimo, przyznaję że gra się. Tylko w japońskie gry. Tak, no to jest... też jest japońska gra, to jest studio japońskie Sony, więc to wiele może wyjaśniać. Chodzi mi, że japońskie wie, że są takie duże miecze na 3 metry, no to trzymane przez gościa, zupełnie, który ma metr zupełnie inna kwestia. No ale wracając do rzeczy, Papitor to oczywiście jest platformówka dziejąca się, rozgrywająca się w takim teatrze. Oddaj mi moją głowę, poczekaj, bo wpadłem na patelnię. Rozgrywająca się w takim kukiełkowym teatrzyku. W mojej kuchni. Siemanko. Witam w mojej kuchni. Można by teraz, no to dopasowałeś się do kontekstu, ale mniejsza z tym. Musimy przejść przez tę patelnię. Moja Siemanko, głowa, przynieś mi moją głowę, bo to by nic to nie zrobi, ale dla mnie to jest śmiercionośna patelnia. Tak, ja jestem chyba w ogóle niezniszczalny w tej grze. To znaczy, wiesz, jeśli grasz w pojedynkę, no to... nie jest tak łatwo. Jeden gracz ma kontrolę zarówno nad tą kukiełką, jak i nad tym kotem. Tylko, że ten kot jest wtedy sterowany prawą gałką, która w tej chwili na moim padzie nie ma żadnej funkcji. No, a akcję się wykonuje chyba bodajże R2 tam. Tak chyba tocz się. Dobrze, już się toczę. Jak Brawo. Widzicie, scenerie są bardzo żywe. Cały czas coś się tutaj dzieje. Trzeba tak uważać. Też się, no to nie są statyczne przestrzenie, tak, bo tylko to jest, moi drodzy, to jest magiczny świat teatru, w którym co chwilę coś się zmienia, coś się dzieje. Tutaj, o, te fast foody musisz tam trochę porozrzucać, tak mi się wydaje, bo one się ruszają. Tak, moja rola ogranicza się do tego, że... Jest głowa i uwaga, teraz cały myk z tymi głowami polega na tym, że mamy różne głowy, które zakładamy w trakcie rozgrywki. Każda z nich daje nam jakieś inne właściwości, kiedy klikniemy odpowiedni przycisk. Przykładowo, mamy tutaj teraz klasyczną kanapkę z chleba tostowego z jakimiś tam składnikami, która, jak daje widzicie... Daje ci większy cholesterol, czy no, jakieś supermoce? Nie wnikajmy w to, jakie daje supermoce i skupmy się na tym, że po prostu jest, powiedzmy, mało sprężysta, co w tej chwili ma chyba bagatelne znaczenie dla naszego bohatera. A mój bohater właśnie ma na sobie głowę w kształcie dorodnego... Oddawaj, nie... hamburgera. Nie mogłem się powstrzymać. No i co się stanie, kiedy użyję mocy tego hamburgera? Zobaczcie. Bułka, a właściwie kanapeczka z chleba tostowego zamieniła się w dorodnego burgera. I teraz ten burger pozwala mi się wybić do góry, dzięki czemu mogę przejść do następnej lokacji. Jeszcze tylko zbiorę tutaj
te iskierki księżycowe, nie wiem, tak to się chyba nazywało. W każdym razie to jest jakaś istotna znajdźka, tak, bo jak, no kiedy zbierzemy 100, no to mamy wtedy nowe życie. Prawie jak w Mario, cofamy się w czasie o kilkanaście lat co najmniej, jeśli nie kilkadziesiąt. O, to jakiś nowy boss chyba. Tak, to jest telefon, którego nie możemy odebrać. Może ktoś, kto jest po drugiej stronie, za chwilę pojmie. No ale kontynuujmy, ja już nie mam zamiaru zaczynać od nowa po raz kolejny. Tym bardziej, że już tak daleko zabrnęliśmy. Tak, nie zwracajcie uwagi. To jest normalne. Tętno pulsu. Tak, puls biznesu. No nie, spadłem i chyba straciłem moją głowę. Mam jeszcze dwie na szczęście. Uznajcie te efekty dźwiękowe za... Przejdźmy dalej. Zobacz, jak pięknie to wyglądało. Te obrusy, jak w tym, przy tym ruchu. Cały ten design tej gry. To, jak to zostało pieczołowicie przygotowane. Te tła są naprawdę bardzo, bardzo urodziwe. No tak, tylko mam nadzieję, że w końcu wyjdziemy z tej kuchni. Robi to doskonałe wrażenie. No myśmy już przeszli to demo, właściwie prawie całe przed chwilą. Tu jest wiedźma, która jest strasznym głodomorem. Oczywiście no, my jako gracze dorośli w kwiecie wieku, bym nawet powiedział, no dla nas to już nie jest taka atrakcja, ale myślę, że jak ktoś ma na przykład 8-9 lat, no to jest taka fajna, interaktywna bajka, trochę jak Dix, przy czym muszę przyznać, że Dix był grą znacznie brzydszą. Mowa o tym takim tytule, który wykorzystywał Wonderbooka, którego miałem przyjemność grać jakiś czas temu, chociaż był bardzo skandalicznie krótki, no to jednak grałem. Dobra, teraz mamy powtórkę z Donkey Konga. Tak to się chyba nazywało. Na Pegasusa się wspinałeś i musiałeś beczki przeskakiwać. Jako hydraulik to były początki Mario. Tak, tak, tam Mario jeszcze nie był Mario, ale później się stał Mario. To taki fun fact z wiedzy na temat gier wideo. Komputerowych nie powiem, bo zaraz ktoś zlinczuje, że... O, wreszcie jakieś zadanie dla mnie. Okej. Okay. Muszę zrobić. No właśnie, czasami Tomek się robi istotny na mapie. Mogę pukać w puchara. Puszczaj moją głowę. Tomek musi wtedy latać i badać różne obiekty na mapie, chociaż już zauważyłem, że jak coś się rusza na mapie z tych fragmentów tła, to znaczy, że coś to znaczy, że coś się dzieje, że coś tam się burzy i musisz zareagować. No ale gramy dalej. Coś się tam dzieje. Tak, bo to jest generalnie opowieść o takim chłopcu, on się chyba Kotaru nazywa, nie dam sobie ręki uciąć w tej chwili, mogą mi wylecieć z głowy. W każdym razie postać ta jest w tarapatach, w które wpędził je taki wielki, zły misiu, niedźwiedź. Być może się jeszcze pojawi na ekranie, lada chwila. No i co, musimy po prostu naszego bohatera wyprowadzić z opresji. Mateusz oczywiście to wszystko bardziej szczegółowo opisał w recenzji, a no my w tej chwili skupmy się na tym, co mamy na ekranie, bo demo, no cóż, nie zawiera zbyt wiele. Bardzo mi się też podobają animacje tych postaci. Zobacz, z jakim powabem, z jaką gracją skacze moja postać do góry, a z jaką gracją upada. Zobacz, z jaką gracją fruwam po całym. No, robisz ósemki, ja. Okej, okay, kolejna lokacja, moi drodzy, i tu już będziemy się znowu wspinali do góry. Tu już nie jest tak łatwo, tak. Tu już są przeciwnicy tak naprawdę. O, jesteś, zobacz. I tu się przydam, bo będę... Znalazłeś głowę. Rozbijał wszystko. Co, ta głowa ci coś daje, czy... Nie wiem, to jest głowa nietoperz tak naprawdę, ale czemu ona służy, to nie jestem do końca przekonany. A, moja głowa! I Kuba idzie przed goń siebie, głowę, a ja... Goń głowę, goń ja... głowę! Jakby czyszczę mu drogę. Nie, znikła głowa. No widzisz, trzeba tutaj szybciej nawet działać. Nie zdążyłem się nią nacieszyć i chyba nawet nie zdążyłem z niej skorzystać, tak przynajmniej chociaż raz porządnie. O, jest nowy garnek. W garnkach są głowy moje. O, sorry. Głowa burger, to już mieliśmy. Zbieramy... O, tu coś jest, poczekaj. Ale to jak tam wejdę na górę? Nie, no ja mogę to wziąć, czy nie? No to weź, faktycznie. Kolejna głowa burger. Co, będą dwa Big Maci? W cenie jednego. Bez kryptoreklamy. Dobra, zbieramy dalej. No i znowu, mój burger ucieka. Łap go. Okay. A, czyli masz kilka sekund, żeby to podnieść. Tak, jeśli stracimy głowę, jakkolwiek by to brzmiało, chociaż w tej chwili mówimy w kontekście dosłownym, a nie metaforycznie, no to wtedy mamy jeszcze kilka sekund, żeby tę głowę pozbierać z podłogi, bądź też no, drugi gracz może nam pomóc w tym zadaniu, bo inaczej ta głowa po prostu zniknie i przepadnie. Wielka kula złożona z... Kula mięsa, mięsny nie, to jacyś ludzie w tej kuli. Mięsni ludzie. W każdym razie ta kula zaraz tu przyleci.
Dlatego czym prędzej muszę się schylić. No i już jestem bezpieczny. No to mi się podoba, że ty musisz uważać i tak chować się tutaj, nie wiem, jakoś inteligentnie. A ty masz wszystko gdzieś i sobie latasz gdzie chcesz, robisz co chcesz. I stukam w te nawet przedmioty. Zginąć nie możesz, ale z drugiej strony tak naprawdę no, jesteś mniej chyba trochę zaangażowany w rozgrywkę. No tak. O, kolejna czapka, to jest czapka pająk, znaczy głowa pająk. Yeah. Nie wiem jeszcze do czego służy, ale na pewno ma jakieś magiczne właściwości, które... Masz drugą. Dzięki. Ej, jeszcze jedna iskierka. A, masz jakieś iskierki w zanadrzu? Jedna. O, widzisz, masz. Druga. Trzecia. Głowa, głowa. Ups. No i to jest moja robota. Tak. Cała w tej grze. Dostarczam głowę. Bez ciebie straciłbym głowę. O, kolejna głowa chyba. Nie, to jest jakiś chłopczyk. Cała postać tym razem. Ja tam mogę wejść? Nie wiem, czy możesz wejść, ale chodź dalej, bo nie przejdziemy tego dema. Nigdy. Jeszcze znowu telefon zadzwoni, będziemy musieli zaczynać od nowa. Okej, okay, czekaj, bo Żyrandol? Chyba Żyrandol jest jakimś interaktywnym elementem. Tak. Przypadek? No nie sądzę. Okej, okay, coś się zaczyna dziać, wszystko się przesuwa. No i jesteśmy już w zupełnie nowej lokacji. Jak widzicie, to wszystko się zmienia tak kontekstowo, można by powiedzieć. Nie ma tu żadnych loadingów. Przynajmniej w obrębie jednego etapu, bo cały czas gramy jeden poziom. I jest ogółem w grze 21. To jest główny boss zły, nasz antagonista w grze. Wspomniany zły misiek. Strasznie przerażający. Tak, jak diabli. No i ma tygrysa. Już widzę, jak ten tygrys tak... Jesteś kierownikiem wodopoju. Dobra, nieważne, skupmy się, moi drodzy, bo to jest... poważna sprawa. To jest poważna sprawa. To jest Papitir. To jest gra o kukiełkach generalnie. Trochę inna niż Little Big Planet, natomiast w wielu aspektach podobna. Zresztą przed premierą porównywano te obie gry. Ja nawet długo myślałem, że Papetir wychodzi spod ręki twórców Little Big Planet, z czego i z błędu wyprowadził mnie chyba ostatnio Mielu. Tak swoją drogą, taki fan. Ciosem w szczękę. Nie, na szczęście nie. Chociaż być może to było głównym powodem tego, dlaczego Mateusz dostał grę do recenzji, a nie ja. No i tak, i ten dubbing, no to jest coś fajnego. Tak, może dajmy chwilę na to, żeby się aktorzy wykazali. Oto nasi bohaterowie zobaczyli najbardziej efektowne nożyce we wszechświecie, legendarnego Kalibrusa. Ale Kalibrusa oplatały złowrogie winorośle, efekt magii misia Bandziora Królewskiego. Niezła intryga. Zamykam oczy i czuję się, jakbym był w tym świecie, Kuba. Och. Nie, no tak, posłuchaliśmy chwilę przynajmniej jednej postaci, która się pojawia w tej grze przed chwilą. No i na podobnym poziomie stoi reszta. Tak naprawdę bardzo fajne kwestie. Co prawda mój bohater jest chyba niemy, przynajmniej na tym etapie gry. Natomiast zarówno miś Bandzior, czyli ten główny zły, jak i postać Tomka, czyli ten kot pruwający wokół mnie. Aha, to jest kot, okej. Okay. A co myślałeś? Myślę, że jakiś smog. Nie, on o sobie mówi jako o kocie. Dobra, słuchajcie, dostałem nożyczki, które są bardzo, bardzo ważnym elementem rozgrywki, bo z nich sobie wycinamy wiele różnych elementów, które są istotne dla progresu. Nie róbcie tego w domu. Tak, no bo nie da się tego ukryć, że cała gra jest złożona z jakichś tam płaskich elementów papierowych często, prawda? Teatrzyk kukiełkowy, więc siłą rzeczy tak to musi wyglądać. Zobaczcie, jak się teraz zmieniła perspektywa. Oczywiście cały czas poruszamy się w dwóch wymiarach, chociaż tła są piękne, trójwymiarowe. Moim zadaniem jest teraz po prostu rozcięcie tych brzydkich... Ja robię to samo, ale chyba nie działa. Nie wiem dlaczego, ale przynajmniej mam doborowe towarzystwo. Okej, okay, muszę coś pokazać. No i trzeba to robić odpowiednio szybko, ponieważ... Tak, widzicie, że jeśli ściana się odnawia. Jeśli nie zdążę na czas, to niestety cała ściana się odnowi, więc najlepiej wyprowadzać długie, bardzo proste cięcia, aby jak najkrótszy był czas przecinania tej ściany. Poszło. Hura. Tak, wiesz co robić. Jeszcze nas chwali narrator, więc to już dodaje nam... Tak, tniemy mocy. A widzisz, nie wyrabiam czasowo. Dobra, dajmy odrosnąć całej ścianie i teraz... Patrz, ciach. No chciałbym ci pomóc, ale no chyba to nic nie daje. No i znowu nie zdążyłem. I teraz się udało, w końcu.
A to jest chyba głowa? Czy nie? No jest garnek, jest, musi być i głowa. Łap. Oddaj głowę. Nie wiem, co, co, czym jest ta głowa. Hmm. Czekaj, znajdujesz głowę zamek, więc pewnie musisz wsadzić głowę do zamka i... Zaraz się wyjaśni, najpierw odetnę ten zamek. Hmm. A okej. Okay. Nie no, zamek odpadł i okay. Przepadł w nicość. Mamy teraz perski dywan. Zamienił się w który okazał się... Wow. Czymś. Ale zwróćcie uwagę też na to, że ten teatr żyje tak naprawdę. My nie jesteśmy jednym widzem tego teatru, bo słychać co jakiś czas... publiczność, która bardzo żywiołowo reaguje na to, co się dzieje na ekranie, co jest zresztą bardzo fajne i ma swój urok. Wow. Wow. Jakby to było w 3D, to myślę, że bym dostał zawał. Tak, 3 razy. Kutaro nie wiedział, że w każdym zamknięta jest. Co to za wirus? Takiego jak on sam. No właśnie, wyglądają trochę jak wirusy z reklamy. O, teraz mój telefon dzwoni. I jeszcze bateria się wyczerpuje. A nie, mogę urywać głowy. Dobra. Jestem jak Robin Hood, rozdaję. Rozdaję biednym. Poczekaj, bo coś się dzieje na ekranie. Musisz chyba coś zrobić z tym stworem. A, tak. Muszę mu urwać głowę. Proszę, po oczyszczeniu zła możesz użyć tej głowy. Dokładnie. Jeśli będziesz miał problem z głowami, daj znać. Może ci pomogę. Zaraz oderwę ci główkę od ciałka. O, zobacz, teraz ja mogę nożyczkami. Aha. Przez czaszkę? Zmienią cię w żołnierza, tak jak resztę tych biedaków. Hamburger. Znowu. Już za dużo tych hamburgerowych głów. Przy mojej masie, człowieku. Ciach, 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 ciach. To jakaś nowa? Nie, a nie, już tak miałeś. No, cały czas te same głowy wylatują. No ale pewnie z czasem jest ich trochę więcej. Wiesz, bo tak naprawdę my słabo słyszymy to, co się dzieje na ekranie, bo gramy tak z bardzo przyciszonym telewizorem, żeby nie zakłócał pracy mikrofonu. Chyba nie do końca wiemy, o co chodzi, ale coś, ale coś się dzieje, zaczęło więc... dziać, więc... No i mamy... Mamy bossa. Chyba muszę go pociachać. Ze wszystkich magicznych ten dywan, mówisz, zobacz. Ten był jednym z najbardziej... Zobacz, jak rozciąłem. Nie miał wiele do gadania. Ciach, 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 ciach. A ten ogień coś nam zrobi? Nie wiem, ale ogień trawił przez chwilę jego rękawy. Ja go mogę tylko kryształkami. Ach, w ogniu walki chłopiec ciął. Jak szalony. No czekaj, bo tu jeszcze kawałek tej ceraty. A, poszło. Bieramy... Symulator fryzjera. Początki. Dobra, o! Czekaj, co to jest? Nie wiem, co to jest, ale ja to tnę. Ja to wszystko dzisiaj rozetnę. Udało się, Kuba! Tak, zbieramy iskierki. Moi drodzy, chyba na tym skończy się nasz kwagrans. Nie wiem, czy demo się kończy na tym etapie, ale my skończymy, żeby za wiele nie zdradzać. W grze jest 21 poziomów. Papiter na PlayStation 3 i tylko na PlayStation 3. Platformówka bardzo ładna, bardzo ciekawa. Bardzo dobry dubbing, to prawda. I bardzo dobrze jest też... przez nas, czyli przez redakcję GameZilly, oceniona w recenzji, do której was serdecznie zapraszamy. Trzymajcie się, życzymy wam miłego weekendu. Pa. Pa, pa.